Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Michałem Kobusiewiczem. Część siódma. Botswana. Raj dla paleoliciarzy. W końcu lat 90. przyszedł do mnie do zakładu w Poznaniu. Pojawił się ksiądz. Ja przyszedłem na drugi dzień, mówi mi pani sekretarka, a tu był ksiądz jeden do pana, chce z panem pogadać, on jest z Afryki, on przyjdzie jutro. No dobra, no to ja przyszedłem, czekam aż ksiądz w sutannie wejdzie, zobaczymy co to będzie. Wchodzi młody człowiek elegancki, w garniturze z czarną kwadratową teczką. Przyszedł, przedstawił się, nazywam się Marek Marciniak, jestem misjonarzem. Jestem z zakonu werbistów. Od 9 lat już prowadzę w Botswanie misję. I jak to, bo werbiści mają w swoich obowiązkach nie tylko nawracanie i tak dalej, ale oni muszą też prowadzić badania kultur krajów, w których mieszkają. To jest mądry zakon. Oni mają badania etnograficzne, prowadzą muzykologiczne, oczywiście religie, jakie mają, no bardzo ciekawe. Marek Marciniak osobiście skończył seminarium w Polsce u werbistów i potem w Austrii, jakiś znał języki. On miał 35 lat gdzieś, nie wiem, może pod 40. No i potem wybrał Botswanę na pracę jako misjonarz. Właśnie on był światłym bardzo człowiekiem. No i on mówi, że ja znam archeologów na uniwersytecie, jest uniwersytet w Gaborone, to jest stolica. Jest tam kilku dorzecznych archeologów, ale bardzo mało. Oni tak sobie zbierają z powierzchni i tak dalej. To jest mój no man's land, to jest nieznany z punktu widzenia archeologii. A to jest przecież graniczy z południową Afryką, a o południowej Afryce wiadomo i ciągle się mówi, że to jest kolebka człowieka. No a to jest, już graniczy z nią i wiadomo, że tam te rzeczy są. On w terenie widział rzeczy, które wskazują na obecność tych nawet najstarszych rzeczy. I mówi, dlaczego Polacy tam, no pan się zajmuje Afryką, może by pan coś zrobił. No, ja wam pomogę, jak się da. Wszystko wam pomogę, co tylko będę mógł. I ja się skusiłem oczywiście. Instytut jeszcze miewał wtedy jakieś pieniądze, ale tylko mi zafundowali bilet, który zresztą kosztował drogo wtedy, bo 6 tysięcy do Gaborone. Ja miałem resztę żyć z moich własnych, ale to bardzo mało było w końcu. No i poleciałem. Odebrał mnie na lotnisku Anglik, który był pracownikiem katedry archeologii. Dwóch Anglików tam ich uczyło jeszcze, tych studentów, który prowadził badania w terenie, miał tam studentów ze sobą i przyjechał po mnie samochodem na lotnisko. Od razu wziął mnie z lotniska i pojechaliśmy do niego do obozu. Tam z nimi 2 tygodnie byłem, robiliśmy badania powierzchniowe, on mnie oprowadzał po różnych stanowiskach i kopaliśmy trochę, tam, głównie sitami. No i zgodnie z obietnicą przyjechał ojciec Marciniak, żeby mnie zabrać. Przyjechał swoją Toyotą specjalnie adoptowaną do jego celów. Mianowicie ona miała z tyłu ten pomościk taki, który był otoczony taką siecią z grubych rur stalowych. Oczywiście co w odstępach. Chodziło o to, że on jeździ w teren do swoich nawracanych tam, lub nawraca ich. Jeździ do bushmenów prawdziwych, trafiał też tak. No ale nocuje w tym samochodzie i chodziło o to, żeby mu jakiś lampart czy inny tygrys nie wskoczył i na śniadanie go sobie nie zjął. On te kraty przed tym chroniły. No i pojechaliśmy. Ja nie bardzo chciałem do niego mówić, ojcze, ponieważ był ode mnie niewiele starszy.
Więc przeszliśmy na tej bardzo sympatycznej i bardzo oddanej sprawie. Krótko mówiąc, z nim zrobiłem jakieś 4000 kilometrów przez Botswanę. On po prostu mnie woził po miejscach, które znał, gdzie są stanowiska archeologiczne. Albo pojechaliśmy na północny wschód Botswany do jego znajomej misji, gdzie mogliśmy nocować, to się nazywa Sebina, i stamtąd wyjeżdżaliśmy w teren, on mi pokazywał stanowiska. No albo potem pojechaliśmy do Maun, dla odmiany w zachodniej Botswanie, i tam też sobie działaliśmy. Ale na przykład tam z tego Francis Town, z tej Sebiny, on mi pokazał wspaniałe stanowiska kultury Zimbabwe. Zimbabwe to jest taka kultura tuż obok, obecnie ten stan się nazywa, ten kraj Zimbabwe. Tam są znane takie średniowieczne ruiny z takimi basztami, murami, z kamienne. I ta kultura sięgała nawet do Botswany. Nie było aż takich wspaniałych rzeczy, ale były takie właśnie budowle z głazów, tą techniką budowane, co tam. I on mi to pokazywał. Piękne, takie zatopione w dżungli głęboko. Nie tyle w dżungli, ale w takiej bogatej sawannie. Mury stoją, przy wejściu ślady, jak strażnicy siedzieli i grali sobie z nudów w grę, która się nazywa Marabaraba. To jest coś w rodzaju warcabów takiego. Mieli wyryte to na kamieniu, myśmy to widzieli. Chodziliśmy potem obok na wzgórzu, pawian na szczycie siedział, pilnował towarzystwa pod spodem, pawianów latało i się tam, wie pan, cisza taka niesamowita. Wydawało się, że oni wyjdą z tej twierdzy wręcz za chwilę. I takich mi sporo pokazał. No potem pojechaliśmy dalej na zachód i jechaliśmy przez tak olbrzymie solnisko. Rzeka Okavango płynie z północy, i ona się kończy w tej chwili w delcie Okavango, a dawniej sięgała dalej, ale też nie wpadała do żadnego zbiornika, po prostu się kończyła, rozlewała się i parowało. Przez, nie wiem, miliony lat chyba, no w każdym razie powstało olbrzymie solnisko wielkości Szwajcarii. Biała pustynia zupełnie, ale tam po tym wolno jeździć tylko po wyznaczonych trasach, bo jak nie, to się może zapaść. I człowiek za milion lat będzie wykopany, bo bardzo dobrze zachowany, bo to świetnie zachowuje. No i myśmy tam też byli. I na krawędziach tych zbiorników pełno stanowisk było ze środkowego paleolitu. Łaziłem tam, wie pan, wielkie bogactwo było stanowisk. No potem pojechaliśmy do Maun. Zamieszkaliśmy w jego misji. I też jeździliśmy w terenie, na przykład nad rzeką, rzeczka się nazywa Tamalakane, taka średniej wielkości, nad nią pełno było toczaków leżało i siedzieli ludzie, murzyni tamtejsi, mieli małe kowadełka i młoteczki i tłukli kamienie, myślę, że na budowę, ale co chwilę wyciągali pięściak starego tego i przykładali mu oczywiście, bo nie wiedzieli, co to jest. No wie pan, dech zapierało, ile tego tam jest. Potem pojechał i też specjalnie, żeby mi pokazać stanowisko, marzenie paleoliciarzy. Nazywało się Dziakania Liza. Należy w środku cmoknąć, bo to była już buszmeńska, wie pan, mają ten język. Nie umiem tego poprawnie wymówić. Tam jest stawek średnicy jakiś, bo ja wiem, 50 metrów, taki sobie niezbyt głęboki, ale podobno to jest stawek rzadkość w Botswanie, która jest dosyć sucha, że on był permanentny, nigdy nie wysychał. I od schyłku Pleistocenu, czyli od miliona lat, przychodzili tam ludzie, bo tam zwierzęta przychodziły do wody i przychodzili i tłukli te zwierzęta. On ciągle jeszcze jest stawkiem, a naokoło, kiedy było wilgotniej i bardziej się rozchodziło, jest tak zwana brekcja, to jest taki półprzezroczysty, wapienny nalot. I w tej brekcji było widać, ale one były tam zatopione, nie można ich było wyjąć, ale było co płytsze widać kości, krzemienie,
jakieś szczęka, nie wiadomo, czy ludzka, czy małpia, wie pan, no, fantastyczne. Gdyby to porządnie rozkopać, to byłby niewątpliwie jeden z takich punktów, jak te sławne stanowiska południowoafrykańskie, czy też wschodnioafrykańskie, Old Way Gorge na przykład, takie sławne jest. No, pobyliśmy tam, przyszły zebry się napić na przykład, ale mówił Marek, że to uważajmy, bo wie pan, tam był szlak, którym przychodziły słonie. I odchody słoni są żółte i leżało ich tam pełno, bo one przyłaziły. Tak jak mówi, jak wyjdzie samiec słoń, to my spylamy, bo on może być groźny, samotny. Ale nie przyszedł akurat. No i wie pan, ja sobie też myślałem, no, ale to ja już czułem, że na to pieniędzy to nie będzie, bo to za drogie było. Zresztą potem się dowiedziałem, że Amerykanin z samej Ameryki, oczywiście z pieniędzmi, już się bierze do tego stanowiska, boję się, że się dobrał do końca. Ale takich stanowisk jest na pewno więcej. No i jak byliśmy w Maun, właśnie tam obejrzeliśmy te i owe stanowisko, on potem mówi, wiesz co, na pewno byś chciał, pojedźmy do Moremi. Moremi to jest rezerwat, coś w rodzaju Serengeti, ale chyba jeszcze bogatszy zwierzaki, może mniejszy, ale bogatszy. I 3 dni żeśmy jeździli po tym rezerwacie, no to wie pan, to tam tych zwierzaków jest niesamowite ilości, no, chyba wszystkie możliwe afrykańskie. Tam też jest woda właśnie, baobaby rosną olbrzymie. Jeden baobab na krawędzi tego rezerwatu jest tak wielki, że jest na mapach umieszczany jako punkt orientacyjny. Mam zdjęcia tego z samochodem jako skala. Sienkiewicz miał rację, to się nadaje do mieszkania w środku, wie pan, jak Stasi Den mieszkali w baobabie. Zresztą pełno baobabów tam było. No i te zwierzaki różne, też parę stanowisk, no ale tam żeśmy już, tam jest tak porośnięte, że tam się nie da. Krokodyle siedzą, trzeba uważać, jak się idzie nad wodą, bo tego draństwa nie widać, to jest zupełnie. Także tam byliśmy parę dni. No i na tym się skończyło. A potem ciekawą rzecz widzieliśmy, odwiedziliśmy Polkę, która wyszła za Holendra, który tam był najęty do pracy w Maun, nie wiem co robił. Marek Marciniak mówi, chodź pojedziemy, ona się ucieszy i tak dalej, pojechaliśmy. No rzeczywiście miło nas przyjęła. Mąż coś tam pogadał, poszedł do roboty z powrotem, bo ci po polsku gadają. I tam było koryto rzeki. Ona stała nad tą rzeką, ten ich dom ładny, no, zamożny. No. Koryto rzeki, no ja wiem, dno średnicy jakieś 10-15 metrów, suche. Ale wieczorem patrzymy, a tu idzie hipopotam, a za nim woda płynie. Czoło wody po prostu. Bo tam tak jest, tak samo Okavango, ona jest sezonową rzeką, ale jak przyjdzie, to zalewa wszystko. I za tym hipopotamem już się toczyła woda, a on sobie szedł tam. Takie coś miałem okazję zobaczyć. A w czasie kolacji ta Polka nagle woła, Marysia, Marysia. Marysia zeszła na dół. Lat miała 17. Buszmenka. Akurat pazurki sobie na czerwono malowała, bo szła na dyskotekę. Ja zdępiałem, bo moja Marysia była w tym wieku mniej więcej. To też miał zupełnie, wie pan, jak jakieś nie z tej ziemi historia. No ale skończyło się. A jeszcze oczywiście byliśmy, mszę odprawiał u siebie w tym i on miał trochę nawróconych, ale mówił, że w ogóle to trudna jest sprawa, bo on jeździ, spotyka buszmenów jakichś czy innych, no nawraca, oni się nawracają, śruby biorą, chrzci ich i tak dalej, no ale no, po pół roku chce on nawiedzić, on ma parafię wielkości pół Polski chyba, no i tak album się nie uda ich znaleźć, bo oni są wędrowni, albo ich znajduje, a tak małżeństwa już się pokrzyżowały. Ten od chrztu nie pamięta, który był w ogóle i o co chodziło. Przeżegnać się już nie umie i od nowa trzeba wszystko, wie pan. Ale w Maun, ale to byli miasteczka Maun. Miał trochę.
No i kazanie miał i leciał w języku Setswana. No, oczywiście po ichniemu świetnie mówi. No, ja siedziałem jak na tureckim kazaniu, no ale w pewnej chwili on przeszedł do angielski i mówi: słuchajcie, mamy dzisiaj gościa. To jest mój przyjaciel z Polski. Cieszymy się, bo jest naszym gościem. No dobra, msza się skończyła. Nie wiem, w czasie mszy jest, wie pan, znak zgody. Całe towarzystwo do mnie gramy i wszyscy fundowali, wie pan, tacy byli fajni. No. A poza tym w bębny walą cały czas, wie pan, to jest tak, jak on wchodzi do kościoła, to on wchodzi w pewnej chwili, niesie w górze Ewangelię, a za nim idą ministranci i jacyś tacy aktywiści. I oni tańczą cały czas, cały czas. Chór śpiewa, a oni sobie tańczą z tą Biblią tam i tak dalej. Piękne głosy mają, specjalne głosy. Oni mają inne niż my. Jakąś inaczej te struny głosowe trzymają się. Świeże takie, bardzo fajne. No i skończył się mój pobyt. Wróciłem do autobusem, jechałem długo, bo to wielki kraj. W Chabarone zamieszkałem u Polaka, doktora Białasa, który od lat pracował, tam jest amerykański szpital. I ma domek sobie i on, Polak, cieszył się z gości, bardzo miło mnie też przyjmował. Nauczyłem się jeździć po Botswanie, potem po Chabarone. Chabarone ludzi ma dużo, bo tam jest pod miastem są te domki murzyńskie, ale w środek jest mały, bo ja wiem, że 20 tysięcy. Jest nowoczesne takie uliczki kwadratowe, jak to w nowych miastach. Jakiś tam szef, prezydent ma domek, pałacek taki mieszka tam. Jeździ się małymi busikami, które właściwie one jeżdżą znanymi trasami, ale w każdej chwili można poprosić, żeby stanął, albo w każdej chwili można go zatrzymać. To on to zrobi i tak sobie jeżdżą. Ja w ogóle nie wiedziałem. Doktor Białas mi powiedział, no niech pan tu będzie autobus stawał, to w tą stronę to niech pan nim jedzie. No to wlazłem, ja widzę, że coś się dzieje. Okazuje się, że ja mam dać jedną pula. Pula to jest ich nim pieniądz. Znaczy po ich niemu deszcz, bo dla nich to jest święta. Wie pan, to jest dla nas złoto mniej więcej. No i to się podaje kierowcy. I potem można zasuwać sobie dzień za to. No to się nauczyłem jeździć. No to małe miasto to poznałem. To na uniwersytecie bywałem. Mają tam katedrę archeologii, to dwóch Anglików, którzy są tacy prowadzący, ale kilku archeologów wykształconych. I była tam taka Alina Segobie, która u nas kiedyś była na jednym z naszych, albo nie powiedziałem o tym, że myśmy z Lechem zorganizowali takie wielkie, no wielkie dzisiaj, ale wtedy to były początki. W 80 roku konferencję prahistorii północno-wschodniej Afryki, która jest do dziś, już jest 10 teraz będzie. Bardzo jest uczęszczana, bardzo ludzie chcą tam przyjeżdżać. Nie ma drugiego takiego kworum, które by się tak zajmowało tym terenem. Ciągle się nazywa Dymaczewo, bo myśmy najpierw robili pod Poznaniem, bo było trudno. Teraz robimy w Poznaniu, bo wystarczy wyjść i zjeść obiad, ale ciągle się nazywa Dymaczewo, oni się nauczyli. No w tej chwili ostatnio było 80 osób nawet. Także to mamy osiągnięcie duże. To w innym archeologu. Zawsze pan powiem, tylko jeszcze muszę skończyć o Botswanie. Mianowicie, wie pan, no ja strasznie po to tam pojechałem, żeby tam badania rozwinąć. No i wiedziałem, że są stanowiska, wiedziałem, że jest archeologia i nawet byłem, pojechałem z kimś, chyba z Anglikiem jednym, i tam sobie wręcz upatrzyłem konkretne miejsce, gdzie bym chciał wylądować, bo tam były stanowiska. A wieczorem z takich obrywów skalnych miałki dochodziły, to były lamparty tam sobie są, wrzeszczą już na górze. No i wie pan, my często z Arabami z naszej Afryki Północno-Wschodniej, to się często robi tak, że zaprasza się do współpracy jakiegoś, tam są archeolodzy, tak, może z nami przyjechał, może byśmy zrobili wspólny projekt, my będziemy mieli jednak pieniądze, no ale ty jesteś nam potrzebny, no człowiek i tak dalej.
Oni tu przyjeżdżali. Dla nich to było fajne, ciekawe było. Siedzieli tu 2-3 miesiące, na stypendium takie małe dostawali. I takie przyjaźnie myśmy sobie zawierali i oni potem już nam pomagali dostać koncesje, pracować. No niektórzy z nich z czasem zostali dyrektorami wielkimi w tej chwili, wie pan. No i ja sobie myślę, no dobra, to spróbuję. No i pytam się takiego jednego dorzecznego, tam archeologa ichniego z katedry, mówię, że słuchaj, ja bym chętnie pokopał tu u was, no ale oczywiście chciałbym z kimś od was. Może byś przyjechał do Polski, byś jakieś stypendium dla ciebie zafundowali, coś takiego. To on mówi tak, wiesz co, bardzo bym chciał zobaczyć swój kraj oczywiście, ale tak. Teraz jadę na pół roku do Paryża na stypendium. Potem to mam jest taki staż w Stanach Zjednoczonych w muzeum. Potem będę w Hiszpanii, bo tam w bibliotece mam, też pół roku gdzieś będę. No może potem znalazłbym trochę czasu, żeby do ciebie, do Polski przyjechać.